Na terenie ośrodka sportu i rekreacji zorganizowano zawody sportowe Sudety Open w tenisie ziemnym i siatkówki plażowej. Zawody rozgrywane były przez 2 dni minionego weekendu. W pierwszym dniu rozpoczęto zawody w tenisie ziemnym zorganizowane przez Tenis Centrum AS i Kłodzkie Towarzystwo Tenisowe. Wyjątkowo dobra frekwencja. 31 zawodników w turnieju głównym. Zawodnicy przyjechali z Wrocławia, z Jeleniej Góry, ze Świdnicy i oczywiście z Kłodzka, z Polanicy, z okolicznych miasteczek. Startowało też w osobnym damskim turnieju 8 kobiet. Były to lokalne nasze tutaj graczki i można powiedzieć, że po raz pierwszy rozdzielono turniej kobiet od turnieju Open. Ten turniej organizowaliśmy Sudety Open corocznie jako Kłodzkie Towarzystwo Tenisowe, ale to zawsze było we współpracy ze Staszkiem Śródwą oraz osobami, które również na tym pięknym obiekcie sportowym organizowały szkolenia, turnieje, no i przede wszystkim cykl szkoleń dla młodzieży i dorosłych. Zawody tenisowe wśród mężczyzn wygrał zawodnik z Wrocławia Marek Pokrywka. Drugie miejsce zajął Jan Muc z Kłodzka, a trzecie zajęli zawodnicy z Jeleniej Góry Hubert Sajdak i ze Świdnicy Michał Kozłowski. Wśród kobiet pierwsze miejsce zajęła kotczanka Edyta Perczyńska, drugie miejsce Małgorzata Szal z Opola, a trzecie zawodniczka z Polanicy Zdroju Joanna Muc i Marzena Kurowska. W drugim dniu na 3 boiskach do siatkówki zorganizowano po raz pierwszy zawody z cyklu Sudety Open w siatkówce plażowej. Pomysł narodził się wspólnie z koleżanką właśnie Basią Śródwą, która zaproponowała, abyśmy to zrobili razem. No i myślę, że liczba uczestników świadczy o tym, że to jest trafna decyzja. No, ten weekend obfituje w imprezy sportowe, szczególnie dlatego, że nam dopisuje piękna pogoda. Frekwencja nas zupełnie zaskoczyła, bo przygotowywaliśmy się na 19 drużyn. Dzisiaj zgłosiło się ponad 23. Atrakcyjne nagrody, ciekawy sponsoring, także drużyny obfitują od Wrocławia, Strzegom, Strzelin, mam rodzinną drużynę z Kłodzka. Także panowie grają, rywalizacja ciekawa. Zawodnicy podzieleni byli na 2 kategorie, Open i 40+. Były też 2 pary żeńskie, które dołączyły do drugiej grupy. Wśród uczestników były pary, które uczestniczyły w zawodach rangi Mistrzostw Polski. Przede wszystkim dobra gra Mateusza pozwoliła nam osiągnąć tak dobry wynik, bo Mateusz jednak gość, który reprezentował Wrocław na Mistrzostwach Polski, ma doświadczenie i pociągnął troszeczkę nasz wózek do zwycięstwa. A zauważyłem, Mateusz, że ty nietypowe takie dość wysokie piłki biłeś. Tak, czasem zdarzy mi się, jak są takie mecze, można powiedzieć pod kontrolą, zagrać takie zagrywki gdzieś tam podpatrzone z internetu i staram się gdzieś tam wprowadzić je w swój repertuar zagrań. W zawodach uczestniczyła dość silna 6-osobowa grupa z Nysy. A powiem, że jestem pierwszy raz w Kłodzku, jest bardzo fajnie, jest pogoda idealna, idealne zawody, na razie jest super. Ja przyjeżdżam tutaj zawsze, jak nasi przyjaciele nas zapraszają. Genialne miejsce, no super tworzą nasi koledzy atmosfery tutaj, tak, Zbigniew, Rafał, Przemek, Daniel. Także oni do nas przyjeżdżają nad Jezioro Nyskie, a my zawsze z ogromną przyjemnością przyjeżdżamy tutaj do nich grać. Świetne miejsce, macie tu piękny ośrodek rekreacyjny w Kłodzku. Kiedykolwiek zaprosicie, jesteśmy. No to jest nasz pierwszy mecz dzisiaj. No i niestety, no jak zawsze, pierwsze mecze gra się najgorzej. No ale myślę, że z meczu na mecz będziemy się rozkręcać i liczymy, no może nie na zwycięstwo, ale na miejsce blisko podium. Wyniki zawodów przedstawiały się następująco. W kategorii Open pierwsze miejsce zajęli Maciej Westphal i Mateusz Adamiak z Wrocławia. Drugie miejsce zajął Paweł Frydrychowski i Paweł Bury z Kudowy Zdroju. Trzecie miejsce Andrzej Bołda i Damian Brzostowicz z Wrocławia. W kategorii 40+, pierwsze miejsce zajął Albert Łopata i Bartosz Jadzyn z Nysy. Drugie miejsce Piotr Dłuski, Tadeusz Pajdzik z Kłodzka, a trzecie Damian Kliś i Dariusz Chreciński z Nysy. Najlepszą parą żeńską była Magdalena Majda i Dominika Majko z Kłodzka. Najlepszym zawodnikiem turnieju był Mateusz Adamiak z Wrocławia. Wszystkim zawodnikom biorącym udział w zawodach gratulujemy i zapraszamy za rok na kolejne turnieje z cyklu Sudety Open.